mieszkanie. Mówią ci Niemcy, się masz kochanie. Chyba za szybko się dorobiłeś. Chcesz reparacje, chyba się spiłeś. Zielony ład, czerwony jad. Dawaj swą gazę, dawaj swój wkład. Wpuszczaj migrantów, wcinaj robaki. Przed twoim domem staną wiatraki. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. To jest program Michał Rachoń. Jedziemy, jesteśmy na antenie Republiki, a przypomnę, z nami są Jan Pietrzak, Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski. Jędrzej dziś wprowadził temat abordażu rzymskiego na zwinnych greckich statkach. Państwo ciągle to jeszcze pamiętają, ja ciągle się jeszcze z tego zbieram, ale proszę Państwa, mamy więcej informacji, które będą wymagały kreatywnych komentarzy, choć rzeczy, które w gruncie rzeczy są po prostu załamujące. Nagroda, proszę Państwa. Znowu Donald Tusk dostanie nagrodę i znowu laudację wygłaszać będzie kanclerz Niemiec. Tym razem nie będzie to kanclerz Merkel, tylko kanclerz Scholz. I nagroda nie będzie nagrodą Karola Wielkiego, bo tę już Donald Tusk ma. No ale jednak, co nagroda, to nagroda. Premier Donald Tusk otrzyma nagrodę EMSTO Media Award, przyznawaną przez organizację EMSTO Sensusi Colloquium z siedzibą w Poczdamie. Wraz z nim nagrodzona zostanie prezydent Republiki Kosowa Vjosa Osmanisandriu. Laudację na cześć laureatów wygłosi kanclerz Niemiec Olaf Scholz, a cała uroczystość odbędzie się 12 września podczas Międzynarodowego Sympozjum Medialnego. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem Demokracja pod ostrzałem. Für Deutschland. Nie wolno cytować Für Deutschland, nie, nie, bo to jest w ogóle bardzo nienawistne i to, że Donald Tusk kiedyś powiedział, że właśnie niemiecka władza była błogosławieństwem, czy niemiecka sztuka rządzenia była błogosławieństwem dla Europy i dla Niemiec, to jest wyciąganie tego z kontekstu i to, że on to powiedział na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej, czy tam jej części CDU, to w ogóle nie ma znaczenia i cytowanie słów Für Deutschland jest bardzo niedobre. Ja może jeszcze tutaj tylko odczytam, co na temat tej nagrody pisze dzisiejsze wydanie Gazety Polskiej codziennie, żeby to wybrzmiało i żeby było jasne, za co Donald Tusk tę nagrodę otrzymuje. To jest nagroda, proszę Państwa, za walkę z autokracją i, przepraszam, za niezachwianą walkę z autokracją i niepodlegającą negocjacjom naturę wartości demokratycznych. Jan Pietrzak, może poproszę o komentarz. A to są jakieś niestety, no, jakiś humbug to jest wszystko nieprawda. Właśnie sam premier Tusk jest przykładem autokraty, zdecydowanego człowiekiem, który nie potrafi rządzić demokratycznie, który niestety zachowuje się jak satrapa jakiś, a nie jak normalnie demokratyczny przywódca. Więc to wszystko jest bzdura, ale zanagradzany jest przez Niemców. Karola Wielkiego dostał, ja czekam jeszcze jak Karola Młota dostanie. Bo jeszcze był inny Karol u Niemców, Młot. To on powinien dostać też taką nagrodę Karola Młota. Do tego Ruscy dodadzą sierpa i będzie komplet. Młota, tak. To jest wszystko, no, widać kto tu rządzi, kto tu chce rządzić w Polsce. Zwracam na to uwagę, dlatego że jest bardzo duża ilość ludzi, którzy głosowali na Tuska i którzy powinni się dowiedzieć, że ta cała kadencja no właściwie służy Niemcom w Polsce. Tego przykładów jest mnóstwo, codziennie się czegoś dowiadujemy, proszę Państwa. Mnie z tych ostatnich informacji uderzyła taka książka, którą podobno wprowadza się do szkół już od roku szkolnego niebawem, o wspólnej historii polsko-niemieckiej, czyli o wspólnej historii Europy, w której w ogóle nie ma tego podziału, kto mordował kogo. Bo nie wolno tego wspominać, kto kogo mordował, bo mamy wspólną historię. A ja bym chciał, żeby historia była prawdziwa, bo tylko prawda historyczna uczy narody czegoś dobrego. Natomiast kłamstwa nigdy nie uczą narodów, tylko prowadzą do kolejnych zboczeń.
W związku z tym musimy zwrócić na to uwagę. Ja myślę, że powinniśmy jakieś tajne komplety zarządzić w ogóle w szkołach, gdzie są nauczyciele, którzy myślą po polsku, żeby to wszystko odkłamywać, co te oficjalne szkolnictwo wprowadzone przez Niemców obecnie do polskich szkół, co to szkolnictwo wyprawia. Redukcja prawda, edukacji no jest skandaliczna. Bardzo szybko z roku na rok, z miesiąca na miesiąc zmniejsza się obszar polskości w szkołach. Polskich dzieł nie będą dzieci czytać, polska historia jest sfałszowana, no i tak dalej, jeszcze na religię się rzucili, prawda, realizować wskazanie wielkiego myśliciela Nitrasa, prawda, żeby opiłować religię, no to wszystko jest jakaś napaść Niemiec na Polskę. My żyjemy, proszę Państwa, w trakcie jakiejś napaści na nasze wartości, na naszą egzystencję. To się nazywa miękki wpływ. To się nazywa środki miękkiego wpływu. Ja, Państwo, my się znamy, już wszyscy trochę się spotykamy. W momencie, kiedy ja patrzę na telefon, to nie dlatego, że tylko po prostu w tej chwili to, co powiedział Jan Pietrzak, jest istotne i tak sobie pomyślałem, że może warto to pokazać, bo myśmy tego nie pokazali. Ja za chwilę na X-a swojego wrzucę po prostu ten fragment podręcznika wspólnego polsko-niemieckiego, w którym uczniowie szkół są postawieni przed następującym dylematem. Nasi widzowie to już znają, ale być może są wśród dzisiejszych widzów tacy, którzy jeszcze tego nie słyszeli. To jest pytanie, które w tym podręczniku jest postawione wprost, po tym jak wcześniej są przedstawione dwa stanowiska. Jedno stanowisko kolaboranta, jednego z przywódców europejskich państw, który kolaborował z Niemcami, i z drugiej strony opozycyjnego względem kolaboranta przedstawiciela innego europejskiego narodu, który nie kolaborował z Niemcami. Czyli mieliśmy takiego, co rządził w imieniu Niemiec i takiego, co nie rządził w imieniu Niemiec w okupowanej Europie, był w opozycji. Oni przedstawiają dwa stanowiska, kolaborować czy nie kolaborować. I polscy uczniowie z naszą polską historią mają odpowiedzieć na następujące pytanie. Współpracować z okupantem czy nie? Wykorzystując tekst z podręcznika, i tu są te dwa teksty, omów i oceń postawy przywódców państw okupowanych przez Niemców. To się, proszę Państwa, dzieje. To jest po prostu w tym podręczniku. Ja to za chwilę wrzucę na X-a. To tak tytułem uzupełnienia tego, o czym powiedział Jan Pietrzak. Czy chce coś jeszcze dodać? No to jest coś skandalicznego. No przecież z naszą historią cztery rozbiory Polski, każdy rozbiór wiąże się z mordowaniem Polaków. No, my jesteśmy ofiarami Niemców i Ruskich od 252 lata od pierwszego rozbioru trwa. Przez 2,5 wieku Polacy są mordowani, okradani, eksterminowani. Nie można przyjąć koncepcji, że mamy wspólną historię, taką samą europejską. Były ofiary i byli mordercy. I Polacy, chwała Bogu, potrafią z tym walczyć. Nie stracili jeszcze tego ducha oporu. Ostatnim wielkim zwycięstwem polskim było zwycięstwo Solidarności pod przywództwem naszego wielkiego hetmana, wielkiego przywódcy świętego Jana Pawła II. Solidarność odzyskała niepodległość dla Polski, właśnie z rąk naszych notorycznych okupantów. Albo w większym stopniu Rosjanie, albo w większym stopniu Niemcy, ale w gruncie rzeczy ciągle ci sami nie pozwalają nam żyć po polsku. Nie pozwalają nam myśleć po polsku, produkować, bo kradną nasze dobra materialne. Teraz chcą ukraść jeszcze bank, bo tam jest złoto, to chcą ukraść nam bank. No, kasują chociażby polskie koleje państwowe, które mają być niemieckie. Jest mnóstwo przykładów codziennie podawanych. Więc nie ma wspólnej historii z tymi ludźmi. Powiem inaczej, wspólna historia faktycznie jest, ale wspólną historią jest to, że my byliśmy po jednej stronie tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow, a Rosjanie i Niemcy po drugiej. I w tym sensie wspólną naszą historią jest, że jeden konglomerat to kaci, a inna grupa państw i narodów to ofiary. I w tym sensie ta historia jest wspólna, ale kiedy zaczynamy mieszać te role, kiedy na przykład wszystkich przedstawiamy jako sprawców, albo wszystkich jako ofiary, a Niemcy robią i to, no to zaczynamy mieć poważny problem. Ja wrzuciłem w tej chwili te dwa fragmenty na X-a, każdy może sobie je w tej chwili przeczytać, ale to, co powiedział Jan Pietrzak, ma bardzo konkretne odwzorowanie w dokumentach. I znowu
Faktem jest, że Niemcy po raz kolejny będą nagradzać polskiego premiera Donalda Tuska w momencie, kiedy wydarzyły się korzystne z niemieckiego punktu widzenia rzeczy w Polsce, w naszej wewnętrznej polityce. Poprzednim razem Donald Tusk otrzymywał z rąk niemieckiej kanclerz nagrodę Karola Wielkiego, kiedy wdrożona została polityka resetu. I jak wynika z pierwszego, a może powiem od razu nie ostatniego znanego dokumentu na ten temat, to właśnie polityka relacji z Rosją była kontekstem, w jakim Angela Merkel informowała Bronisława Komorowskiego o nagrodzie dla Donalda Tuska w Moskwie 9 maja roku 2010. Przypomnijmy ten dokument. Wizyta Bronisława Komorowskiego w Moskwie przynosi pierwszy bezpośredni dowód na to, że prowadzona od 2007 roku przez rząd Donalda Tuska polityka resetu relacji z Rosją była polityką, która cieszyła się pełną akceptacją i wsparciem z najwyższych kręgów rządu Niemiec. Dowiadujemy się tego z dokumentu, który zachował się w archiwach MSZ, a który relacjonuje rozmowę, do jakiej doszło pomiędzy Angelą Merkel a Bronisławem Komorowskim przy okazji ich pobytu w Moskwie 9 maja 2010 roku. Dysponujemy rzeczywiście relacją z tego spotkania, niezbyt długą, ale jednak bardzo, bym powiedział, symbolicznie donośną i znaczącą. Oto ten szyfrogram. W stosunkach z sąsiadami należy być szczególnie wrażliwym. Od nas zabrzmiało to jak zachęta do wczuwania się w Rosjan. Bardzo wysoka ocena zachowania się premiera Rzeczypospolitej Polskiej po katastrofie 10 kwietnia. Przypomnienie, że Donald Tusk otrzyma nagrodę Karola Wielkiego. Dobra współpraca z Rosjanami podczas śledztwa po katastrofie 10 kwietnia i ostrożny optymizm, jeśli chodzi o postęp śledztwa katyńskiego. To oczywiście cytat z serialu dokumentalnego Reset, który został aresztowany przez pułkowników Rympałków, ale tam właśnie ten dokument został ujawniony, a nie jest to jedyny dokument o tym świadczący. Jędrzej Kodymowski. No co, tutaj w zasadzie wszystko jest widoczne i w gruncie rzeczy takim ta nagroda jest tylko takim przypieczętowaniem, postawieniem kropki nad i, żeby już nie było żadnych wątpliwości, z czym mamy do czynienia. No proszę Państwa, no jeżeli premier kraju dostaje nagrodę, gdzie laudację będzie wygłaszał premier drugiego kraju, w tym wypadku premier Polski dostaje w nagrodę od kanclerza Niemiec, która no de facto jest takim podziękowaniem za wprowadzenie polityki, która, proszę Państwa, no jest po prostu antypolska. No bezsprzecznie, no wprowadzanie resetu, kasowanie historii z podręczników historycznych do nauki w szkole powszechnej i w liceum ogólnokształcącym i na każdym poziomie jest tak zwanym zamazywaniem faktów, które każdy Polak powinien wiedzieć. No, akurat ja pochodzę z takiej rodziny, która doświadczyła tej hekatomby z dwóch stron. I ze strony rosyjskiej, bo mój dziadek zginął w Katyniu, i z drugiej strony ze strony niemieckiej, bo mój drugi dziadek został rozstrzelany na początku powstania warszawskiego tutaj na Woli. Więc jeżeli ktoś zamazuje tą historię i próbuje ją jakoś tam relatywizować, wygładzać, zapominając o tych faktach historycznych, które mają przecież kluczowe znaczenie. Kto rezygnuje z reparacji, z tego, że kraj został zniszczony, zdewastowany, 6 milionów obywateli zostało zamordowanych, już pomijając fakt, że przez te lata byliśmy prześladowani, potem te 50 lat komunizmu, które zdewastowały kraj jeszcze bardziej i de facto dzisiaj na otwarciu nowej władzy
zadośćuczynienie dostaną nie powstańcy warszawscy, nie, proszę państwa, wojownicy, którzy, żołnierze podziemia, żołnierze NSZ-u czy innych organizacji niepodległościowych, tylko dostaną zadośćuczynienie pracownicy Służby Bezpieczeństwa. To no jest, no proszę państwa, no po prostu jakąś pomyłką, jakimś chichotem historii. I premier, który reprezentuje te wszystkie rzeczy, jest nagradzany przez kanclerza Niemiec za walkę z autokracją, czyli de facto bezpośrednio, bo czy ktoś lubi, czy nie lubi, bo to nie ma znaczenia PiS-u, ale to jest za walkę z PiS-em po prostu, za walkę z partią, która wygrała dwukrotnie wybory, która dwukrotnie wygrała wybory prezydenckie, która cieszyła się poparciem, czy cieszy się ciągle poparciem o ogromnej skali, a wszystkie decyzje, jakie podejmowała w Polsce, podejmowała w wyniku właśnie zwycięskich wyborów, tak jak żadna partia w Polsce nie wygrała podwójnie wyborów w ten sposób. Niebywałe, to prawda. Tak, w tym przypadku mamy do czynienia po prostu z taką, można powiedzieć, no hekatombą. To jest takie naprawdę bardzo smutne i jeżeli ktoś jest w stanie w ogóle słuchać tej propagandy, która leje się teraz tam z tych mediów mainstreamowych, no to proszę państwa, to po prostu no, współczuję. No. No cóż, jest ta słynna piosenka zaprezentowana w trakcie festiwalu Piosenki Prawdziwej, w czasie festiwalu Solidarności, właśnie o człowieku, który zamiast duszy złote ma medale, mówi pokój, gdy sięga do gardła. To tak mi się kojarzy z wręczeniem nagrody za walkę z autorytaryzmem Donaldowi Tuskowi przez niemieckiego kanclerza. Maciej Gnatowski, Maćku, to jest zastanawiające, bo to się układa w pewien wzór postępowania. No, dosłownie kilka miesięcy po przejęciu władzy w Polsce Donald Tusk w roku 2010, no tam to jest już trochę dłużej niż w kilka miesięcy po, ale w każdym bądź razie już po uruchomieniu tej ważnej dla Niemiec polityki resetu otrzymuje nagrodę Karola Wielkiego. No, w tej chwili ma dostać inną nagrodę, może nie w Akwizgranie, a w Poczdamie zdaje się, ale również kolejny niemiecki kanclerz ma wygłosić laudację na cześć Donalda Tuska z takim właśnie uzasadnieniem. Tak, to bardzo dziwne uzasadnienia. Tym ostatnim to najbardziej mi zdziwiło to uzasadnienie, w którym mówiono o umiarkowanym optymizmie w sprawie katastrofy smoleńskiej, zamachu smoleńskiego. To daje do myślenia. No to, co to znaczy umiarkowany optymizm w miesiąc po takiej kwestii? I za to jest ta nagroda. Z drugiej strony, no to jednak nie ma się co dziwić, bo bardzo często różne nagrody się przyznaje politykom z obcych krajów, prawda? No to jest taka forma, prawda? No właśnie się zastanawiam, czego to jest forma? No także premier nagradza premiera innego państwa. No za co on go nagradza? No powiedzmy sobie za zasługi. I tak, i to w skrócie, ale ta kwestia hasła takiego demokracja pod obstrzałem. I tutaj to ja też bym się zastanowił, ale kto strzela do tej demokracji? Czy strzałem do demokracji można nazwać na przykład niewpuszczanie na konferencję prasową dziennikarzy? Bo mi się wydaje, że tak, że to jest właśnie strzał w demokrację. Ale mnie to się wydaje, że to przede wszystkim z perspektywy tych, co to robią, to jest strzał w kolano, no ale to już tam zostawmy to. Tak, to prawda. Ale nie chciałbym też być takim za bardzo pesymistą, ale te nagrody to właśnie to może być taka kula u nogi, bo jeżeli poznamy takie uzasadnienie tych nagród, no to potem taka nagroda, no to będzie, że tak powiem, paliła pierś. Takim nieznośnym żarem, a nie będzie dawała chwały. Ja nie wiem, czy takich nagród to można odmówić. Jan Pietrzak, bardzo proszę. Nie, no ja chcę powiedzieć, że trwa walka z polskością w ogóle, z polskim duchem. Te wszystkie zmiany edukacyjne, ale również walka z Kościołem.
te przejawy jakieś bluźniercze, jakieś profanacji polskich kościołów, to jest jakiś skandal niebywały. Polska od zarania swych dziejów, od powstania jest państwem chrześcijańskim. Myśmy nie zmienili nigdy naszej religii. Od pierwszych chwil istnienia państwa polskiego jesteśmy chrześcijańskim narodem. Cała nasza historia to jest chrześcijaństwo wdrażane w lepszej lub gorszej formie. Ale nie można wyobrażać się Polski bez Jasnej Góry, bez naszych klasztorów, bez kościołów. Nie można sobie wyobrażać historii Polski bez księdza Skargi, bez wszystkiego, co związane jest z polskością i zamordowanych księży, chociażby w II wojnie światowej, dziesiątków tysięcy księży, zamykanych kościołów i spotkania w stanie wojennym i spotkania wszystkie tajne zawsze w kościołach się odbywały. To jest część naszego życia, naszej egzystencji, naszej wiary, bez której nie istniejemy. Chcą nam to odebrać. Dlatego walczą z Kościołem na różne sposoby. No musimy się, drodzy Państwo... Ale tutaj w tym wypadku, panie Janku, trzeba zło dobrem zwalczać. I trzeba oczywiście, że chrześcijańskie tradycje w Polsce to jest bardzo ważna sprawa. Ale pamiętajmy też, że to Polska była tym krajem tolerancji. To prawda, wypędzali Żydów z całego świata. U nas mogli sobie osiąść. Na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest tolerancyjne wobec innych i to Polska udowodniła w swojej historii, że chrześcijanie byli tolerancyjni dla różnych wiary, dla różnych społeczności, które do nas przyjeżdżały, dlatego, że mogli cieszyć się tutaj wolnością. Nawet było takie powiedzenie, że to jest raj dla Żydów w Polsce przez kilka wieków. Mogli tutaj żyć tak jak nigdzie indziej w Europie, bo Polsce rządziło chrześcijaństwo jako taka idea główna organizująca społeczeństwo, myślenie o społeczeństwie, o innych ludziach i tak dalej. To wszystko chcą nam odebrać. Chcą nam to Tak, na wielu Niemców też do nas uciekało, przecież ewangelicy. Odbierają nam nasze chrześcijańskie korzenie, chcą nam odebrać i robią to w sposób bezczelny i skandaliczny. Dlatego apeluję do ludzi, których istnieją resztki polskości, nie poddawajmy się, ludzie kochani. Służmy przede wszystkim... Mistrzu, dlaczego resztki? Tajne nauczanie przede wszystkim dla dzieci, tak jak ja chodziłem w dzieciństwie na tajne komplety, prawda? I tak jak w stanie wojennym graliśmy po kościołach i po domach. Musimy się pilnować, bo nam wszystko chcą rozgrabić. Jak ducha zniszczą, to będą nam okradać z przedmiotów, z pieniędzy. Ukradną nam złoto z banku, będą kradli nam przedmioty. Tak jak mnie konika na biegunach wywieźli w ostatnim transporcie, który jest przed podpaleniem mojego domu, ukradli, bo mi się przydał w Berlinie. Właśnie, żebyście sobie nie myśleli tam, że my nie pamiętamy. Oddajcie tego konika, właśnie. Złodzieje i oszuści. Dokładnie. Nie tylko mordują, ale wszystko kradną. Z płonącej Warszawy wyjechało kilkadziesiąt tysięcy wagonów, bo zanim podpalali domy, na moich oczach podpalali mój dom, to jeszcze okradali je. I tak samo teraz myślą, są koniecznie nas okraść z naszej pracy, z naszych pomysłów, z naszej inteligencji, z naszej pracowitości, chcą nas okraść. I temu służy to wszystko. I dlatego takie Tuski są im potrzebne, prawda, żeby służyć w tym dziele okradania i niszczenia Polaków. Problem polega na tym, że Donald Tusk w trakcie tej ostatniej wizyty Olafa Scholza w sprawach dotyczących tego, o czym przed chwilą powiedział Jan Pietrzak, wyraził się dość jednoznacznie. Mamy tę wypowiedź. Bardzo proszę. Tu nikt nikogo nie chce ograć w tej sprawie. Ja uczciwie mówię, że uważam, że to naprawdę kwestia... reparacji. Jedno to jest to formalne zrzeszenie się w czasach komunizmu, a drugie to jest to, co tak naprawdę Polsce wskutek tych strat należałoby się od Niemiec. To są dwie zupełnie różne kwestie. I kanclerz Scholz mówi też otwarcie, i to jest zaleta tego spotkania, że w sensie formalnym i prawnym reparacje z punktu widzenia Niemiec są zamknięte. I ma argumenty na rzecz tej tezy. No w sumie u nas i rząd Lewicy, kiedy rządził, i rząd PiSu, kiedy rządził, właściwie to jest od wielu lat, raz na jakiś czas potwierdza, że te formalne zobowiązania mówią o zrzeczeniu się z reparacji.
Co tu komentować? Już chyba mam wrażenie, że wszystko w tej sprawie skomentowaliśmy. Jan Pietrzak mówił również o pieniądzach w innym wymiarze i o interesach w innym wymiarze. I znowu każdy kolejny dzień przynosi w tych sprawach, ja nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, bo akurat w tym gronie to w zasadzie się spodziewaliśmy, no ale jednak potwierdzające te najgorsze obawy informacje. Choćby takie, które dotyczą kondycji największej polskiej firmy PKN Orlen. Mamy materiał? Mam nadzieję, że mamy. Bardzo proszę. W pierwszym półroczu 2024 roku Orlen zanotował zysk netto w wysokości około 2 miliardów 800 milionów złotych, wynika z półrocznego sprawozdania firmy. To ponad 5 razy mniej niż rok wcześniej. W pierwszych 6 miesiącach 2023 roku było to 15,5 miliarda złotych. W komunikacie firma wspomina o trudnej sytuacji za sprawą rosnącej presji otoczenia makroekonomicznego. A Paweł Jabłoński na X-ie pisze tak: przy fatalnych wynikach Orlenu warto zauważyć, że w jednym miejscu jest wzrost. W segmencie detal, to jest na stacjach paliw. Straty w innych segmentach, wstrzymywanie inwestycji, ale odbijają sobie na kierowcach. Paliwa po 5,19 nie ma i nie będzie. Co to oznacza? To oznacza, że w czasie tej tak krytykowanej przez koalicję 13 grudnia władzy Prawa i Sprawiedliwości, w tym również nad spółką Orlen, zyski były wyższe, ale zyski, które uzyskiwała ta firma ze sprzedaży na stacjach paliw, czyli z tego, co my kupujemy na stacjach paliw, były niższe. Dzisiaj te są większe, więc my płacimy więcej, ale ogólne zyski firmy, na przykład na innych rynkach, na przykład na rynku niemieckim, siłą rzeczy są. No właśnie, to może Jędrzej Kodniowski w tej chwili. Tak, no to były wyższe zyski, ale to były zyski smutne, a teraz są niższe zyski, ale uśmiechnięte. Ale są za to uśmiechnięte, tak, także te pieniądze po prostu takie są, no wesołe, w tej szufladzie, czy gdziekolwiek się nie znajdą, są tryskające szczęściem i radością. Także to można komentować. No po prostu jest spadek o 12 miliardów złotych. No to znaczy się... Ktoś to kradnie. No to znaczy się jest jakaś pełna niewydolność, nie wiem, intelektualna, menadżerska i w ogóle pod każdym względem. No to po prostu jest niewyobrażalne, żeby aż tak spadły zyski. To jest wyobrażalne, to jest. Jest, no bo... To, co my bierzemy za ich błędy, to są ich najlepsze pomysły. Takie jak nas okraść. Spokojnie, nie ma się co przyglądać, po prostu robimy to, co mieliśmy robić. Można by tak sparafrazować te smutne w gruncie rzeczy doniesienia, bo można by się z tego śmiać, gdyby nie to, że w gruncie rzeczy taki właśnie obraz i tak właśnie wygląda w rzeczywistości marnowanie naszego wspólnego wysiłku, bo stan naszego państwa, stan naszej gospodarki, stan tego, za co odpowiadamy, bo to my jako pokolenia żyjące w tej chwili mamy przekazać państwo polskie, nasze państwo, naszym następcom w lepszym stanie niż my je otrzymaliśmy. I każdy ruch w przeciwnym kierunku, a to się właśnie w tej chwili dzieje, powinien być dla nas smutny i dla nas wszystkich jako wspólnoty politycznej, niezależnie od tego, kto na kogo głosował. Znakiem ostrzegawczym. Jan Pietrzak, Jędrzej Kodymowski, Maciej Gnatowski, a mamy jeszcze chwilę, to, bo jeszcze Maciek nie skomentował, to może skomentować, bo tam zdaje się jeszcze nie jesteśmy gotowi w drugim studiu. Maćku, jak ci się te kwestie cen podobają, choć ty bezpośrednio... Nie lejesz. Tak, ja jestem rowerzystą, ja jestem bardzo ekologiczny, bardziej chyba niż niektórzy lewicowi wiceministrowie, prawda, bo... Ale ja nie chcę o tym mówić, ja nie chcę tego komentować. Ja chciałbym pozdrowić widzów Telewizji Republika i naszego programu, przypomnieć im, żeby jednak się nie za dużo denerwowali, żeby się uśmiechali, czytali książki, chodzili na spacery. No i właśnie, żeby ten uśmiech nie był tylko kojarzony z tą drugą stroną, bo ten ich uśmiech jest bardzo taki fałszywy. A my się śmiejmy szczerze,
do Maćka na ulicach Warszawy spotyka ten, wie, że wszystkie te rzeczy, o których właśnie powiedział, to zdecydowanie u Maćka Ignatowskiego jak zwykle są na miejscu i na podorędziu. Ale ja kiedy przyglądam się tym wynikom, tym wszystkim informacjom i tym wszystkim no jednak zbieżnym z sobą na różnych etapach elementom, to zastanawiam się, bo to Jan Pietrzak to przed chwilą powiedział, to co my mamy za błędy, to są ich najlepsze pomysły. Jan Pietrzak. No właśnie, ale ja tutaj dodam, Maciek się chwali swoim ukochaniem ekologii. Całe życie pisałem takie piosenki, jasne niebo, czysta woda, bujna zieleń, bo to jest prawdziwa troska o ekologię. W Warszawie o ekologię trzeba dbać tak, żeby były uregulowane systemy miejskie. Jak spada ulewa, żeby woda miała gdzie spływać. To też jest troska o ekologię, bo inaczej się wszystko niszczy. W Warszawie nikt tego nie pilnuje i co parę lat powtarzają się te ulewy, które niszczą dobytek ludzki, bo zalewają im domy, piwnice, niszczą cały ten struktury miejskie, bo zalewają drogi, to nikt tego nie pilnuje. To też jest troska o ekologię. A więc wybierzcie kiedyś w Warszawie takiego prezydenta, który będzie dbał o Warszawę, a nie o swój elegancki wygląd na wyjazdach zagranicznych. To jest zupełnie inna potrzeba. Warszawiacy potrzebują mieć dobrego gospodarza w Warszawie, tak samo jak w Polsce. Wybory się zbliżają. Szukajmy ludzi dobrych gospodarzy, którzy kochają swój kraj, swoją ekologię, swoją przyrodę, bo przyrodę musimy, bo inaczej złote algi nas połkną i śnięte ryby nas zaleją. Tony ryb, to jest tak rozpaczliwy widok. Te bezbronne istnienia, które ludzie się opiekowali tym wiekami, żeby te ryby były, żeby to się te rzeki żyły. To wszystko niszczy zła władza, którą teraz mamy. Ta zła władza wszystko zniszczy. Złote algi i śnięte ryby nas zaleją. Proszę Państwa, nie dajmy Polski w ręce niegodnej władzy żadnej. Błagam Was. Bo to ja bo jest coraz nasza. I coraz bardziej zdenerwowany. Nie chciałbym was na barykady prowadzać. Wolę to inaczej robić, ale jestem coraz bardziej zdenerwowany. Do samochodu już nie będę wsiadał w najbliższym czasie. Obiecuję. My w każdym razie pozdrawiamy bardzo serdecznie Zbigniewa Rudnickiego, który regularnie przypomina piosenkę mistrza Szkopy i Kacapy. Można sobie ją odnaleźć w YouTubach, odsłuchać, żeby jakby wiedzieć, że pewne rzeczy w gruncie rzeczy właśnie w geopolitycznych interesach dookoła naszego państwa nie zmieniają. Jędrzej Kodymowski, dziękuję uprzejmie. Jan Pietrzak, dziękuję bardzo. Maciej Ignatowski, tak sobie patrzę, dwóch oryginalnych warszawiaków, dwóch takich z odzysku. Ja to nawet w zasadzie w ogóle nie warszawiak, ja tu do pracy przyjeżdżam. Jędrzej to tu trochę mieszka. Ale ten apel mistrza Jana warto sobie przyswoić. W studio numer 2 Adrian Klarenbach, Polska. Dzień dobry, Szołek. Polska, studio numer 2 razem z gośćmi. Czekamy już, proszę Państwa, na spotkanie z Państwem. Doczekać się nie możemy. Ale proszę Państwa, ja zacznę tak dość nietypowo. Uwielbiam program Jedziemy i prowadzącego, ponieważ co rusz to nowa tematyka. Dziś jeździectwo zdominowało przynajmniej pierwszą część. Ja się zastanawiałem, jakiego słowa użyć, a tu wszedł pan poseł Bogus i mówi, lejce to jest to słowo, którego szukam. A tyś o uździe jakiejś mówił? No ja właśnie zastanawiam się, czy uzda, a to lejce są po prostu. No to mamy tutaj eksperta takiego, proszę Państwa, od tematyki hodowli koni. To pan poseł Telus, jednym z gości. I on ma hucuły, zdaje się, że... Koniki polskie, tak. I to małe, i to małe. Większe, proszę Państwa, aniżeli kucyk. No ale to porozmawiamy na ten temat. To jest oczywiście jak to jest, jak to jest, czy jak taki koń na przykład jedzie do Lublina, nie? I jest w Lublinie, tam się w Lublinie ten koń tam zatrzyma i mówi, o prokuratura, wejdę, zobaczę co tam można poczytać, a może tam jakieś ciekawe akta są do poczytania, kto wie, się z naczelnikiem owsunaje, czy tam, nie wiem, to już ma za daleko. Ja słyszałem, że coś o makowcu mówiliście. Jeszcze raz powiedz, przepraszam, bo tutaj chyba coś nam się z łącznością zerwało. To być może te góry, bo przez górę to ten sygnał tak różnie przechodzi. Słyszałem o makowcu. No tak, ja nie wiem, tak mi się przypomina z tych wszystkich filmów, gdzie tam mowa była właśnie o naczelniku makowcu. No jako naczelniku pisze człowiek, co się na sprawach kryminalnych zna, no, mnie się kojarzy z makowcem, no bo filmy oglądam i jakoś tak, no nie wiem, to tak silniejsze ode mnie. No. Ja też, westerny kiedyś, ale to w dzieciństwie. Patataj, patataj.
Co tam dzisiaj w planach? W planach, proszę państwa. O koniach będziemy mówić. Ale o koniach mechanicznych za sprawą Orlenu, a właściwie tego zysku. To w tym tygodniu pan poseł Pietrykowski z Polski 2050 mnie zaszachował i mówi, że Orlen opublikował dane. Ja oczy jak 5 złotych. Mówię, no przepraszam, no umknęło to mojej uwadze. Zdarza się czasami. I co, poczytałeś już No raport? I poczytałem tylko tak. O ile tutaj te dane zaczęliśmy czytać tak na prędce, no to rzeczywiście wyglądało niezwykle pięknie. Ale jak się tak człowiek poczekał, chwilę poczekał, to i Orlen wydał komunikat. I już nawet imany.pl i bankier.pl wszyscy piszą, że gigantyczna strata w Orlenie. Ja nie wiem, jak to możliwe. Czym te konie będą napędzane? Słuchaj, a wiesz, co mi tak przyszło do głowy? Ja wiem, znaczy też nie, zaraz nie wiem, czy to już opublikował Miłosz, czy nie, no ale dobra, nieważne. Wiemy, że jest taki człowiek, oni go zwolnili. On teraz co innego robi, ale może... Tak sobie myślę, że może jakimś rozwiązaniem jest na przykład, może oni mogliby zadzwonić do takiego gościa, co kiedyś, oni się z niego śmiali, on kiedyś był wójtem Pcimia, teraz jest europosłem, to może oni by go ściągnęli i on, ten Orlen by, nie wiem, może no to co jest ty, jakiś... nie, lepsza strata koalicyjna, aniżeli zysk z Obajtkiem, no przecież ty zwariował. Czyli nie, czyli to nie. To, nie, to tak, nie, nie, takie numery to nie przechodzą. Ale generalnie to mamy taki trend, proszę państwa. Trudno, przykro, patrzę na pana posła Orlińskiego i pewnie będę pytał o to za moment. Słuchaj, ale ty jak się dziwisz, a to Jan Pietrzak to wszystko wytłumaczył. Się wydaje, że to błędy, a to są ich najlepsze pomysły. No. To nie są ich najlepsze pomysły, to są ich najlepsi fachowcy, jakich mieli i takich dali. A jaki fachowiec, taki później zysk czy bilans spółki. No. Była taka mowa, nie wiem czy państwo pamiętają, o tym, że Orlen generując zyski powinien się dzielić z obywatelami i to paliwo powinno być na stacjach benzynowych tańsze. Dziwnym trafem to paliwo na stacjach benzynowych tańsze nie jest, a teraz Orlen się z nami rzeczywiście dzieli, ale stratą. To jest naprawdę genialne. Pocieszające w tej całej historii jest to, że dziwnym trafem żaden mundrala nie wpadł jeszcze na pomysł, żeby bojkotować stacje Orlenu, tudzież te hot dogi osławione, czy sławetne orlenowskie, żeby ich nie jeść. No. No właśnie, to może właśnie wyciągając wnioski, to my cały czas namawiamy. Tak, PKN Orlen jest polską firmą, to oznacza, że my wszyscy jesteśmy jej współwłaścicielami. To oznacza, że my, proszę państwa, tak, tankujmy na stacjach Orlenu, tak, na stacjach Orlenu jedzmy hot dogi, jak ktoś takie rzeczy lubi jeść i generalnie traktujmy tę stację jak własną. No nawet jeśli akurat menedżerem jest ktoś, kogo niekoniecznie popieramy, to jest raczej logika, do której państwa byśmy namawiali, odwrotna do logiki proponowanej przez tych kretynów, którzy opowiadali bajki o tym, że jak wpuszczają kogoś do domu, to sprawdzają najpierw, czy ma program lojalnościowy Orlenu w portfelu, bo nie, jak ma to wyrzucają. To przesadziłeś, daj spokój, ja bym jednak z szacunkiem do kretynów podchodził, bo tu no mówisz o człowieku z tytułem kretyn, profesora. Mówię, że bez szacunku. Człowieku, no jak tak możesz? No. To, że ktoś jest profesorem, członkiem do kretynów. Kretynem, przepraszam bardzo. No. Myślę, że nie jeden kretyn swój rozum ma, uwierz mi. No, znaczy, z pewnością nie jeden, ale z pewnością ten, który wypowiedział te słowa i zaproponował taką wizję świata, a w ślad za nim cała masa naśladowców niekoniecznie zalicza się do tej kategorii. Szanowni państwo, 9:12, Adrian Klarenbach po 9:00. W bloku startowym z gośćmi czekamy. Po 10:00. Po 11:00 zapraszamy państwa, a my również bardzo państwa prosimy o to, o co prosimy zawsze o tej porze, bo to jest super ważna rzecz. Budujemy Dom Wolnego Słowa. Wczoraj mówiliśmy o tym, tam uchyliliśmy trochę rąbka tajemnicy w kwestii tego, jakie są nasze plany. Jeśli ktoś tam nie zapamiętał, może sobie zobaczyć w naszej relacji z pola golfowego Donalda Trumpa. Parę słów tam padło o pewnych planach na przyszłość. Jeśli chodzi o to, co dzieje się tu i teraz, to trwa budowa naszego nowego studia. Mamy już opłacony pierwszy rok koncesji. Inwestujemy cały czas w sprzęt i w studio. Cały czas zatrudniamy nowych ludzi. Budujemy nasz dziennikarski zespół. To wszystko dzieje się i to wszystko możliwe jest dzięki państwa wsparciu. Tego wsparcia można udzielać właśnie tak, jak widzimy w tej chwili. Można również wykorzystywać ten QR kod, czyli ten symbol znajdujący się na naszym
tym ekranie. On służy do tego, żeby telefonem komórkowym, który jest podłączony do internetu, przez aparat tego telefonu spojrzeć. Tam powinien wtedy wyświetlić się link. Kliknąć należy w ten link i przenieść się na stronę Republika. Jeden klik, a na tej stronie internetowej prostymi mechanizmami płatności internetowej można udzielić wsparcia Telewizji Republika. Bardzo o to prosimy i przypominamy, tam też ta historia, o której mówiliśmy wczoraj, no, szefowa fundacji, która zajmuje się wsparciem naszej stacji, została jakoś tak przypadkowo, odblokował się policjantowi gaz i niechcący gazem została potraktowana. No takie przypadki chodzą po ludziach. Na konferencje prasowe będziemy się zgłaszać, pytania będziemy zadawać. Robimy to, co do nas należy. Państwa prosimy o wsparcie i wspólną budowę Domu Wolnego Słowa, a ja spadam na kolegium. Do zobaczenia.